Hej moi drodzy, witam was już w kolejnym odcinku na moim kanale, ja jestem oczywiście Kubinso. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak w prosty, łatwy sposób zrobić miniaturkę jak Nester. I ogólnie wpadłem na pomysł, żeby rozpocząć taką nową serię na moim kanale, jak zrobić grafikę jak. I po prostu będzie dany tytuł, jak dany YouTuber. W następnym odcinku chyba będzie, z tego co wiem, CDX. A w kolejnych... Nie wiem, kto może być, wy oczywiście piszcie w komentarzach, ale pamiętajcie, już wam dużo razy to mówiłem, wymyślcie coś, czego nie ma na polskim YouTubie, żeby po prostu też to miało oglądalność. A żeby właśnie kolejny odcinek z takiego poradnika, jak zrobić miniaturkę jak był, to pod tym filmem zostawiacie 35 łapek w górę. Mam nadzieję, że to nie jest żaden trudny próg i mi się wydaje, że tak z łatwością to szybko wybijecie. Więc żeby ci kolejne po prostu filmy nie ominęły, to zostaw łapę, subika z dzwoneczkiem oczywiście i napisz ten komentarz, jak wcześniej mówiłem. Ja już oczywiście nie przedłużam i lecimy szybko do komputerka. A więc moi drodzy, jak wszedłem sobie na kanał oczywiście Nestera, to jak patrzę, jest to bardzo prosty kanał, to w sensie kanał jest ogólnie bardzo fajny, ale miniaturki są bardzo proste do zrobienia, mega fajnie wyglądają. No i po prostu w tym poradniku szybkim pokażę wam, jak taką szybką właśnie miniaturkę zrobić. Odpalamy sobie naszego oczywiście Photoshopa. Klikamy sobie utwórz nowy i tutaj wybieramy rozmiary miniaturki. W moim przypadku to jest 1920x1080, rozdzielczość 72, te wszystkie opcje, które tutaj wam się wyświetlają. Może być też inny jakby rozmiar naszego pliku, może być to nawet rozmiar 1280x720 i po prostu jak wyeksportujecie zdjęcie, daną miniaturkę, którą zrobiliście w tej właśnie rozdzielczości, dajecie sobie szybki eksport PNG, nawet nie musicie zwracać, ile to będzie ważyło megabajtów, bo tak czy siak na pewno będzie poniżej tych 2 megabajtów, więc ja zazwyczaj robię w tej rozdzielczości i wam też polecam w tej właśnie rozdzielczości, żeby po prostu lepsze zdjęcie potem jakby uzyskać. Bo jak mamy 1920x1080, to czasami musimy zapisać w JPG, żeby się nam po prostu ten plik zmieścił na YouTube, jak wstawiamy dany film. Więc ja sobie wybieram 1280x720, rozdzielczość 72, te wszystkie opcje, które tutaj mamy. Klikamy utwórz, otwiera się nam, mamy tutaj biały nasz pliczek, no i ogólnie co teraz wszystko robimy. Polecam oczywiście do zrobienia właśnie tej miniaturki, zrobić sobie własne zdjęcie, tak że jak robicie to zdjęcie, co nie, to żeby nie było ono jakby na środku samym, prawda? Że jesteście na środku zdjęcia, tylko żeby po prostu tutaj jak Nester, nie wiem czy to widać, chyba tak, widać, żeby po prostu gdzieś się tutaj z boku ustawić czy coś i pokazać na właśnie tutaj daną rzecz, którą potem sobie przerobimy. Ja sobie akurat wezmę zdjęcie Nestera, nie dokładnie tą grafikę, tylko po prostu sobie wytnę jego zdjęcie z tej grafiki, żeby po prostu było mi potem łatwiej. Jak wycinamy? Prosty sposób, klikamy P na klawiaturze i sobie tutaj dookoła sobie jakby tutaj wycinamy całą postać. Załóżmy, że coś takiego wtedy byśmy zrobili. Klikamy potem tutaj, tylko wy oczywiście równo to robicie. Klikamy prawy przycisk myszy, potem klikamy utwórz zaznaczanie, klikamy tutaj 0, klikamy OK i po prostu Ctrl-C, Ctrl-V i macie to zrobione. Ja sobie w ten sposób nie będę robił, tylko po prostu szybszy sposób też wam polecam, tylko trzeba mieć szybki komputer. Klikamy sobie zaznaczanie, temat i jakby nam automatycznie to zaznacza. Czasami może wywalić program, ale to jest po prostu już wina komputera i trzeba mieć dużo, dużo RAM. Klikamy sobie, właśnie jak mamy całą postać zaznaczoną, Ctrl-C, Ctrl-V. Nam się ta warstwa skopiowała, jak widzicie, i mamy tutaj oddzieloną warstwę, prawda? Tego teraz nie widać. I co ogólnie robimy? Wy nic nie ruszacie z tym zdjęciem oczywiście, nic kompletnie nie ruszacie. Ja sobie dam inne tło, żeby nie było napisane, było napisane studio za 100 tysięcy. Dam sobie inne tło, szybko. To ogólnie nic nie zmieni, ja sobie wpiszę na przykład gaming setup. W moim przypadku będzie to stanowisko, klikamy prawym przyciskiem myszy, kopiuj, o Jezus Maria, co ja robię, kopiuj grafikę. Minimalizujemy sobie to i tutaj Ctrl V, wciskamy Ctrl T, czyli sobie to pomniejszamy, no i dajemy mniej więcej coś takiego, ja mogę jeszcze lekko powiększyć coś w tym stylu. I dać to sobie mniej więcej tutaj. Zdjęcie was teraz sobie jeszcze tutaj lekko wytnę. Okej, gdy mamy to zdjęcie zrobione, klikamy sobie w ogóle
teraz zajmijmy się jakby kolorowaniem naszego całego tła. Tutaj możemy sobie tą warstwę, na przykład zdjęcie, a tutaj zazwyczaj tło sobie weźmy. Klikamy sobie tutaj, takie coś jest tutaj właśnie na dole, klikamy barwa nasycenie, ta warstwa barwa nasycenie musi być nad naszym tłem, od razu nad naszym tłem. Trzymając lewego alta, po prostu zaznaczając tą opcję, tutaj sobie klikamy, klikamy koloryzuj. Nasycenie na maksa i wybieramy sobie kolor, który chcemy właśnie mieć. O, powiedzmy coś takiego. I gdy mamy to zrobione, teraz rozmarzamy sobie nasze tło, klikamy sobie znowu w nasze tło, klikamy filtr, rozmycie gaussowskie i lekko sobie to właśnie rozmazujemy, żeby coś w tym stylu było. Ogólnie, gdy mamy to zrobione, teraz zajmijmy się naszym tekstem. Żeby po prostu linka do Layer Style Packa, którego stworzył Avi i ktoś tam jeszcze, oczywiście macie linka do ich filmu z tą paczką w opisie. Dziękuję wam mega chłopaki, że zrobiliście tą paczkę, bo na serio jest spoko. Tworzymy sobie warstwę tekstu i wpisujemy na przykład stanowisko za. Prawda? Na początek stanowisko za, Ctrl T sobie pomniejszamy, dajemy mniej więcej tutaj na razie. Teraz zmieniamy sobie czcionkę, zaznaczając tutaj. Tutaj klikamy na nasze czcionki i wybieramy sobie, chyba tam było Product Sans, z tego co pamiętam. Product Sans i Product Sans Bold Italic. I tą czcionkę, jeżeli ktoś posiada Photoshopa, to mają już wgraną, jeżeli ktoś go nie posiada, to lub korzysta z Photopea, no to może musi sobie akurat tą czcionkę wgrać właśnie do waszej aplikacji. Ok, gdy już mamy stanowisko zrobione, teraz robimy znowu tą warstwę, klikamy na tą warstwę Ctrl J, Ctrl T, trzymając lewego shifta lecimy tutaj sobie w dół. OK, i tutaj wpisujemy na przykład 100 tysięcy zły. Możecie też sobie napisać zły, ale to zależy też od czcionki, czy jest znak ze znakami polskimi, czy nie. Tutaj zmieniamy sobie czcionkę na Unisans, Heavy Caps, Italic. Tak, Caps, coś w tym stylu. Ctrl T. Powiększamy sobie to mniej więcej tu. Stanowisko za, ja bym sobie tak dał, coś tego typu. Teraz te dwie opcje sobie Ctrl T dajemy tutaj mniej więcej na środek, żeby to jakoś ładnie wyglądało. I teraz zajmijmy się naszym stylem do naszego właśnie tekstu. Stanowisko za, zrobimy sobie kolor biały. Klikamy tutaj plik, otwórz i wybieramy sobie paczuszkę z naszym layer stylem i wybieramy sobie na przykład kolor biały. Tu czekajcie, tu jest GigaCox i rozwijamy sobie tą zakładeczkę i tu jest coś, tu jest, o, biała czcionka, tu mamy. Klikamy prawym przyciskiem myszy, kopiuj styl warstwy. Potem wchodzimy na stanowisko za, klikamy sobie prawy przycisk myszy i tutaj wybieramy sobie opcję wklej styl warstwy. Teraz wchodzimy sobie znowu w layer style packa, zamykamy sobie tą opcję, teraz klikamy yellow. Ja sobie wybiorę to po środku albo to drugie, kto jak woli, zazwyczaj są one wszystkie takie same. Ja sobie wybiorę to drugie, tak samo kopiuj styl warstwy. Przechodzimy sobie tutaj i klikamy sobie 100 tysięcy wklej styl warstwy. No i mamy coś takiego zrobionego. Teraz Ctrl T, możemy sobie to powiększyć mniej więcej tu, no, żeby to ładnie też wyglądało. No i jakby, jak widzicie, mamy jakby po prostu miniaturkę już zrobioną. Teraz dajmy sobie jeszcze cień pod nasz tekst. Klikamy sobie nowa warstwa, tutaj taki plusik. Dajemy sobie to pod nasz tekst. Kolor tutaj sobie czarny wybieramy. I gumka, boże, pędzel wybieramy sobie twardość na 0. I tutaj dajemy sobie mniej więcej coś takiego. Możemy sobie tutaj tak przyjechać. Jak widzicie, teraz jest wszystko czarne. Teraz krycie sobie zmniejszamy lekko.
No i jak widzicie, lekko już wyróżniliśmy nasz, nasz właśnie tekst, żeby to też fajnie wyglądało. Stanowisko za 100 tysięcy sobie tam jeszcze tutaj wykrzyknik. To sobie tutaj. Tak. No i jak widzicie, mamy prostą miniaturkę już zrobioną. Możecie sobie też dać tutaj światełka na naszego Nestera. Klikając znowu tutaj właśnie na zamazane kółeczko, barwa na scenie, zaznaczając tą opcję, koloryzuj, krycie takie, boże, na scenie troszeczkę takie, to samo robimy z barwą. Teraz na klawiaturze klikamy Ctrl I, klikamy B na klawiaturze, żeby był pędzel i tutaj dajemy sobie taki lekki połysk, coś w tym stylu. No i krycie sobie zmniejszamy lekko. Ok, żeby to też się ładnie wtapiało. No i gites. Teraz wchodzimy sobie jeszcze raz na zdjęcie z naszym Nesterem. Dwa razy. Dajemy sobie... O, pokaż wszystkie efekty. Blask zewnętrzny. Wybieracie sobie nakładka na setkę. I tutaj możecie zrobić coś takiego. O, żeby to ładnie też wyglądało. No i klikamy po prostu sobie OK. No i jak widzicie, mamy prostą, bardzo fajną miniaturkę zrobioną. Też możecie sobie zrobić strzałeczkę, wchodząc w gigapaka, strzałki. I wybieramy, no załóżmy od razu już tą falę. To jak widzicie, to mogę coś takiego zrobić. Na samą górę, pyk, edycja. Przekształć w poziomie, automatycznie nam się to odwraca. No i coś takiego możemy sobie tutaj, załóżmy, dać tu. To sobie z naszym cieniem od razu przesuwamy tu na przykład. Tą strzałeczkę dajmy tu. I Ctrl J duplikujemy tą strzałeczkę. Robimy to samo, tylko że tutaj. I wchodzimy sobie jeszcze raz w gigapaka, zamykamy sobie tą zakładkę, klikamy Particles. No i możemy od razu już tą opcję wziąć, możemy sobie wziąć Particles jakie chcemy, żeby też nie były za duże. Pod tło, Ctrl T klikamy. No i to sobie dajemy mniej więcej, o właśnie tutaj. Teraz klikamy filtr, rozmycie, poruszenie i... Lekkie poruszenie sobie tutaj właśnie na to dajemy. Możemy sobie Ctrl J, Ctrl T, żeby nam się to zduplikowało i przesunąć też mniej więcej tutaj. Teraz mogę sobie to w sumie scalić, kliknąć E i tutaj po bokach to właśnie usunąć. No jak widzicie, moi drodzy, cała miniaturka jest zrobiona. A więc, moi drodzy, jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, pamiętajcie, zostawcie tutaj pod tym filmem pięknego lajka, 35 lajków. Oczywiście lecimy z kolejnym filmem z tej serii. Zostawcie też subika z dzwonem, żeby ten kolejny film was nie ominął i oczywiście te następne filmy. Ja już kończę, moi drodzy, ten szybki poradniczek. Do zobaczonka i widzimy się w następnych poradnikach.